Dzisiaj porozmawiamy o skrótowcach. Skrótowce są bardzo lubiane przez Polaków. Używamy ich w rozmowach prywatnych, potocznych, ale także w sytuacjach oficjalnych. Skrótowce to akronimy wielowyrazowych nazw, na przykład instytucji. Czyli to taka sytuacja, w której Bierzemy na przykład pierwsze litery jakiejś nazwy, która składa się z wielu wyrazów, i nazywamy tę rzecz właśnie tylko za pomocą tych pierwszych liter. Przykład Rzeczpospolita Polska, RP. Po polsku Polacy powiedzą Konstytucja RP. Niekoniecznie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, bo tak będzie krócej. Jeśli będziecie studiować na polskich uniwersytetach albo jesteście studentami polskich uniwersytetów, to wiecie, że każdy polski uniwersytet ma swój skrótowiec, ma swój akronim. Uniwersytet Śląski nie, mówimy najczęściej uś, na usiu, z usiem. Um, uniwersytet Jagielloński? uj. Uniwersytet Warszawski, UW i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej stosujemy właśnie te skrótowce, bo wtedy jest nam szybciej, jest nam łatwiej, jest nam prościej po prostu powiedzieć te nazwy, nie musimy wypowiadać tylu, tylu słów. Lubimy być ekonomiczni, tak? Lubimy nie aż tak dużo mówić. Polacy używają na co dzień bardzo wielu skrótowców. Ale nie zawsze potrafią je prawidłowo rozwiązać. My dzisiaj zastanowimy się nad takimi skrótowcami i nauczymy się takich skrótowców, które możecie często usłyszeć, kiedy jesteście w Polsce, kiedy rozmawiacie z Polakami i kiedy musicie załatwić w Polsce różne rzeczy. No to zaczynajmy. Czy mogę prosić o pesel? Czy mogę prosić o numer PESEL? Co to jest PESEL, wiecie? No pewnie wiecie, pewnie kiedyś słyszeliście to słowo, ale co ono właściwie znaczy? PESEL, czyli powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. P E S E L. PESEL. Jeszcze raz. P Powszechny E-elektroniczny S. System E-Ewidencji L Ludności. PESEL. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. To bardzo ważny skrótowiec, dlatego że PESEL to numer, który ma każdy Polak i który musi mieć każdy cudzoziemiec. Który mieszka na terenie Polski. To taki numer, który jest odpowiednikiem numeru ubezpieczeniowego w Stanach Zjednoczonych. Dlatego porównuję to do Stanów Zjednoczonych, bo znamy to z filmów, że zawsze w filmach amerykańskich pytają w pierwszej kolejności o numer ubezpieczenia. W Polsce w pierwszej kolejności zawsze pytamy o numer PESEL, jeżeli ktoś chce coś załatwić. To jest taki system, taki numer, który. Porządkuje wszystkie osoby, które przebywają na terenie Polski. Numer PESEL składa się z 11 cyfr, to ważne. I wyobraźcie sobie, że to nie jest tak, że te cyfry są przypadkowe. Ci z Was, którzy mają takie PESEL-e, bo oczywiście każdy cudzoziemiec, który przeprowadza się do Polski i zaczyna tu mieszkać, musi sobie taki numer PESEL wyrobić. Jeśli urodzicie się na terenie RP, czyli Rzeczpospolitej Polskiej, to dostaniecie taki numer przy urodzeniu oczywiście. No i te cyferki nie są przypadkowe, dlatego że w numerze PESEL zakodowana jest między innymi wasza data urodzenia i wasza płeć. Zobaczcie jak to wygląda. A zatem powtórzcie jeszcze raz ze mną. PESEL. Super. Faktura czy paragon z NIP-em? Co to za zdanie? N, numer I identyfikacji, P, podatkowej. Numer identyfikacji podatkowej, NIP. Czyli taki numer, który. Potrzebny nam jest zawsze, kiedy załatwiamy jakieś dokumenty finansowe. Jeśli będziecie pracowali w polskiej firmie i będziecie musieli brać faktury na tę firmę, to wtedy ten numer NIP firmy będziecie musieli zapamiętać. On będzie bardzo ważny. Dlatego zastosowałam takie zdanie faktura czy paragon z NIP-em, bo niedawno przepisy. Podatkowe, finansowe w Polsce się zmieniły i do pewnej konkretnej wysokości pieniędzy, czyli do 450 zł, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba mniej więcej ustalona, taka była równowartość 100 euro. Do tych 450 zł nie bierze się już w Polsce dziś faktury. Faktura to też właściwie bardzo ważne słowo. To taki specjalny dokument, na którym. Wyszczególnione, napisane są wszystkie zakupy, i są tam dane firmy, która kupuje czy osoby, która kupuje, ale tam są wszystkie dane: nazwa firmy, adres firmy i właśnie NIP, numer identyfikacji podatkowej. Dziś do tych 450 zł nie potrzebujemy takiej faktury, wystarczy nam zwykły taki paragon, który wychodzi z kasy, na którym pani sprzedawczyni, pani kasjerka, pan kasjer wpisują elektronicznie właśnie numer identyfikacji podatkowej. Mogę wam powiedzieć w tajemnicy że ten numer sprawia nam zawsze ogromne kłopoty, kiedy robimy zakupy za granicą, bo musimy bardzo pilnować, żeby właśnie gdzieś napisano ten numer NIP, bo bez tego numeru NIP nie rozliczymy w Polsce żadnych pieniędzy. Nie możemy przedstawić żadnych dokumentów finansowych z zagranicy, jeśli tego numeru NIP firmy na przykład tam nie ma. To jest wielki, wielki problem. A zatem pamiętajcie, NIP to bardzo ważny numer, jeśli chodzi o finanse. Powtórzcie razem ze mną: NIP. Świetnie. Spotkajmy się przy PKP albo przy dworcu PKS. Te skróty usłyszycie na pewno, jeśli kogokolwiek w Polsce zapytacie o drogę. Te dwa skróty PKP i PKS to dwa najważniejsze miejsca w każdym polskim mieście to miejsca, które w pewnym sensie właściwie warunkują topografię każdego polskiego miasta. PKP, P, P Polskie, K Koleje, P Państwowe czyli po prostu dworzec, z którego odjeżdżają pociągi. PKP, dworzec PKP, dworzec kolejowy, dworzec, z którego odjeżdżają pociągi. I PKS P. Państwowa K. Komunikacja S samochodowa. PKS. Państwowa komunikacja samochodowa, czyli dworzec miejsce, na którym stają autobusy. PKS. To trochę taka przestarzała nazwa. Dziś PKS-ów nie jeździ już tak dużo jak kiedyś. Najczęściej na dworcach autobusowych zatrzymują się bardzo różne autobusy, także takie, które znacie, jakiś Flixbus czy, czy inne tego typu firmy, ale to nie ma znaczenia. Ten dworzec PKS został dosyć mocno w języku Polaków. Być może, jeżeli zapytacie kogoś bardzo młodego, to on tak nie powie. Powie, proszę iść do dworca autobusowego albo proszę iść tam, gdzie stają autobusy. Ale jeśli zapytacie kogoś nieco starszego, kogoś w moim wieku albo właśnie jeszcze starszego ode mnie, to my na 100% powiemy, że macie iść na dworzec PKS. Pomimo tego, że te PKS już tam tak bardzo nie stają, bo to taka firma, która kiedyś kontrolowała cały przemysł autobusowy w Polsce, dzisiaj już tak nie jest, ale ta nazwa w języku została. A zatem pamiętajcie, jeśli ktoś, kiedy zapytacie o drogę, powie wam, że macie iść w kierunku dworca PKP albo za dworcem PKP skręcić w prawo, to chodzi o dworzec kolejowy, tam gdzieś stają pociągi. A jeśli powiem Wam, że macie przed dworcem PKS skręcić w lewo, to wtedy musicie to zrobić tam, gdzie będzie dworzec dla autobusów, gdzie będą stawały autobusy. Powtórzcie ze mną. PKP PKS To można kupić w sklepie RTV? To można kupić w sklepie AGD. Bardzo często wypowiadane zdania jest nawet sklep, który tak się nazywa RTV Euro AGD. No i teraz co to znaczy? Co my w tych sklepach tak naprawdę możemy kupić? Wiecie? Wiecie, 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 no oczywiście, że wiecie. W sklepie RTV kupimy wszystko. Co związane z wizualnością, tak? To znaczy, kupimy tam telewizor, kupimy tam Boomboxa, jeśli jeszcze coś takiego w ogóle istnieje. Kupimy tam jakieś sprzęty do odtwarzania muzyki i wideo, bo RTV od Radio i Telewizja, tak? Natomiast AGD, wiecie, 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 to jest fajny skrót, a artykuły. G. Gospodarstwa D. Domowego. Artykuły gospodarstwa domowego. A. G. D. E, czyli pralki, lodówki, zmywarki, piece, mikrofalówki, suszarki, prostownice, oczyszczacze powietrza, nawilżacze powietrza, piekarniki i wszystko to, co potrzebne nam jest w domu. Taka ciekawostka. Dzielimy te sprzęty na duże AGD, czyli właśnie lodówki, pralki i tak dalej i małe AGD, czyli suszarki. To też taka podpowiedź, bo jeśli wejdziecie na stronę internetową na przykład jakiegoś właśnie polskiego sklepu, który Sprzedaje tego typu produkty. To tam bardzo często właśnie te produkty będą podzielone na małe AGD i duże AGD. Powtórzcie ze mną AGD. RTV. Super. Ubezpieczenie musisz załatwić w NFZ. A właściwie każdy Polak powie, ubezpieczenie musisz załatwić w NFZ. -cie. NFZ N Narodowy F Fundusz Z Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ. Łatwo się domyślić, co to za miejsce. To miejsce odpowiedzialne za zdrowie i życie Polaków. E, miejsce, w którym e, Załatwia się właśnie ubezpieczenia na zdrowie, którym trzeba mieć odpowiednią kartę, żeby móc pójść w Polsce do lekarza. No cóż, mam Wam więcej powiedzieć? No tyle. Jeśli chcecie się leczyć w Polsce, to z tym NFZ-em prędzej czy później się zetkniecie. Powtórzcie ze mną? NFZ. Warto jeszcze, słuchajcie, może wypowiedzieć kilka skrótowców, z którymi możecie się często zetknąć, na przykład w dyskursie medialnym, które może będą Was troszeczkę mniej dotyczyły, ale, ale możecie je usłyszeć czy zobaczyć gdzieś napisane, więc może warto wiedzieć, co one znaczą. Takim skrótem na pewno będzie ZUS, zakład ubezpieczeń społecznych czyli miejsce, które zbiera pieniądze na moją emeryturę ale nie wiem czy nazbiera dużo NBP czyli N narodowy B bank P polski Narodowy Bank Polski NBP i taki skrót który często można usłyszeć w debatach politycznych czyli KPRM K kancelaria P prezesa R rady M ministrów Kancelaria prezesa Rady Ministrów, czyli kancelaria premiera, inaczej mówiąc, bo po polsku premier, czyli prezes Rady Ministrów KPRM, ostatnio dość często ten skrót pojawia się w mediach, dlatego też o nim tutaj wspominam. Może jeszcze PCK, Polski Czerwony Krzyż. P Polski, C czerwony, K krzyż. Polski Czerwony Krzyż. PCK czyli najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem znanego wam na pewno międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. No i jeszcze koniecznie jeden bardzo ważny skrót w języku polskim, który bardzo różni się od tego skrótu, który pewnie macie zakodowany w głowie, czyli ONZ. O Organizacja, N Narodów, Z Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ, czyli UN, United Nations, czyli organizacja, którą wszyscy bardzo dobrze znamy, no, ale właśnie ona po polsku ma troszeczkę inną nazwę, więc warto też tę nazwę znać, bo możecie się na nią jak najbardziej natknąć. No, myślę, że to są takie skrótowce, które możecie usłyszeć, z którymi możecie się zetknąć, więc warto je znać. Powtórzcie razem ze mną. ZUS. NBP, KPRM i PCK. Bardzo dobrze. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i chcecie poćwiczyć rozwiązywanie polskich skrótowców, to koniecznie zajrzyjcie do książki Śląskie Ścieżki Filmowe. W jednym z rozdziałów znajdziecie ćwiczenia dotyczące tego tematu. Słuchajcie, no to tyle na dzisiaj. Poznaliśmy. Szybko kilka ważnych w języku polskim skrótowców. Mam nadzieję, że te skrótowce Wam się przydadzą. Jeśli chcielibyście poznać jeszcze inne albo macie pomysły na inne tego typu tematy, napiszcie koniecznie w komentarzach. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Może jeszcze na koniec raz powtórzymy, może przynajmniej niektóre. Wiem, ja będę mówić skrótowce, a Wy będziecie mówili, co one znaczą. No to zaczynamy. NBP. Bardzo dobrze. To Narodowy Bank Polski. Pesel. Bardzo dobrze. Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. Mm, AGD. No, super. Artykuły gospodarstwa domowego. PKP? Świetnie. Polskie koleje państwowe. No i oczywiście NIP. Numer identyfikacji podatkowej. Super. Mam nadzieję, że zapamiętaliście. Jeszcze raz do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.